Ten pomysł jest po prostu genialny. W mieście Vancouver postawiono przed przejściem dla pieszych specjalny pojemnik z cegłami. Jeśli chcesz przejść na drugą stronę, musisz wziąć cegłę, aby samochody widziały twoje zamiary. Dzięki temu... Cześć, co? Jeszcze rozumiem, jakby gdzieś to było na tak zwanym kontynencie czarnym, tak? Ale w dupę, no czemu tam? Come to my McDonald's. My location doesn't show up on Google Maps. You're just gonna have to find me. Alright, I found you. Coś. Look at this. Come to. Chłop się ukrył pod mostem, żeby brać kraka. Ten go znalazł? Przechlapane. Nie wychowywano w ten sposób, że sadzano mnie jako małe dziecko po południu zawsze na fotelu i ktoś czytał książkę. Z reguły to była babcia. I pamiętam, że jak miałam 4 lata, to katowano mnie krzyżakami. Czytano... Co? Czteroletniemu dziecku krzyżaków, żeby dziecko, że tak powiem, nabrało trochę ogłady i kultury. Po co dziecku czteroletniemu, nawet 14, czytać krzyżaków? Dawaj Lombard dał na Golibordę 5 zł. Proszę, dawaj ten Lombard. Widzowie też chcą chociaż jeden odcinek z Daltonem lub jakimś Menelem. Napę ten odcinek z kartami Pokémon. Dzisiaj były chyba 4 odcinki. I pamiętam z tych krzyżaków tylko jedną rzecz, że Zbyszko był taka świnia ostatnia, że Jagienkę w karczmie podtykał jej łyżką jajecznicę z tłustymi skwarkami. A ja nienawidziłam jajecznicy i tłustych skwarków. I potem jak trzeba było tych krzyżaków przeczytać już trochę Julia, dalej, chyba ta... to i Zbyszko nie był świnia, a jajecznica nie miała żadnego znaczenia. Nie wychowywałam. No właśnie taki ma sens czytanie krzyżaków w wieku 4 lat. Nie ma. Dzień 94 brzmi Antadu Pompek, ile doszło nowych słów na moim YouTubie. Od wczoraj doszło tylko 0 słów, dlatego dzisiaj robię 0 pompek. Sigma daj lajka. Masz suba. Zrobisz pompkę. Czasami jest tak, że po prostu skończy nam się paliwo, a wtedy, gdy oczywiście akurat teraz sklep jest zamknięty, nie zatankujemy to paliwa. Wówczas zostaje nam tylko jedna prawilna metoda. Yuma. Bo kiedy włamiemy się do sklepu Timo, pod ladą możemy znaleźć tam 2 ukryte przyciski, które służą do uruchomienia pompy i otwarcia drzwi. A jeśli je przełączymy, odblokujemy dystrybutor. Można i zatankujemy swój samochód do pełna. Oczywiście ma to też swoje konsekwencje, bo za jakiś czas Timo dowie się o tym, że ukradliśmy paliwo, a jeśli nie uregulujemy zaległej mu kwoty, zapuka do nas kilku smutnych panów, którzy oczywiście wsadzą nas za to do więzienia. Aha. My first American Coke, okay. You're in for a treat. Nie, nie, bo to potem będzie takie te. This ring was stuck on customer's finger. My ring, I wear it 35 years ago. And I never take it off and become fat. Now you want to cut it off? Yes, because I need to have a surgery. That's why I need to take it off. Well, use that. Yes. I am very worried. No worries. I've done it many times. Sorry to bring you challenge. No, no challenge at all. Too fat. I am too fat. Ej, ty w porypane. Witam, witam. The initial setup is the hardest part. There you go. Okay. Now. A mogą to powiększyć, żeby mogła nosić? Thank you so much. Jezus Maria. So TikTok said this is the link. Nie. Ten pomysł jest po prostu genialny. W mieście Vancouver postawiono przed przejściem dla pieszych specjalny pojemnik z cegłami. Jeśli chcesz przejść na drugą stronę, musisz wziąć cegłę, aby samochody widziały twoje zamiary. Dzięki temu. Cześć, co? Jeszcze rozumiem, jakby gdzieś to było na tak zwanym kontynencie czarnym, tak? Ale w dupę, no czemu tam? Temu udało się znacznie zmniejszyć ilość wypadków. Chciałbyś coś takiego w Polsce? Ten pomysł jest po prostu... W Polsce by te cegły ukradli. Imagine you like take your girlfriend out for breakfast, right? And then later on in the evening she's like, you know, I really like that breakfast place today. Then you tell her what breakfast place. And then she's like, what do you mean? The place you took... U nas by nimi rzucali w bezdomnych? Co ty piszesz? Kto by rzucał w bezdomnych cegłami? Me too. I don't tell her, I didn't take you anywhere. Where'd you go this morning? And then she'll be like, come on, like, you're not serious. Be like, who'd you go to see this morning that you're going to breakfast place? The f-
are you doing? And then she'd be like, no, but I mean, like, you took me. And then you'd start raising your voice, be like, I didn't take you anywhere. I've really been sitting home all day. And then start, like, hyperventilating. Be like, I always knew you'd do something like this. And then when she starts freaking out and crying, just explode into laughter. Give her a kiss on the forehead and say you love her. Imagine you, like, take your girlfriend out. Czaj, czyli ta, co? To ma sens? Co on pieprzył tupę? Dzień dobry, chciałbym wpłacić 2000 zł na oszczędności u was w banku. Możemy to zrobić? Nie ma problemu, możemy założyć panu lokatę. A ile na tym zarobię? Nic. Uczciwe 7% w skali roku. O, to całkiem sporo. Proszę bardzo. Kolejny, na którym zarobimy. Całe szczęście nie mają pojęcia, jak działa system bankowy. Dzięki tej gotówce, zgodnie z unijnymi przepisami, z 2000 zł gotówki mogę wykreować 44 444 zł pożyczek w formie elektronicznego pieniądza bankowego. Od tych 44 tysięcy przy obecnych stopach spokojnie pobiorę z 19% plus ubezpieczenie i prowizja. Wszystko słyszałem, to niesprawiedliwe. A co jeśli wasi kredytobiorcy nie będą spłacać? No co? Nic. Rząd dodrukuje... Co tu się w dupę dzieje, ty? Czyli 7% ci dają tak naprawdę i tak na ciebie zarobią tony siana. To czemu nie dają 15%, żeby zachęcić, żeby u nich zostawić pieniądze, a nie konkurencji? Przecież i tak na tobie zarobią, o co tu chodzi? Pieniędzy i po problemie. Dostaniesz pan z powrotem wszystko. Spokojna głowa. To jakiś sum. You go out to eat, but can't calculate tip in your head. Nie. Kto kupi tańszą rzecz w Lidlu, wygrywa. Jasne. Ostatnio sprawdziliśmy Biedronkę, więc... Bo nie ma konkurencji? Nie są. Jakbym założył bank, w którym jest 15% lokata, płaciłbyś dużo pieniędzy? Ja i tak bym na tobie dużo zarobił, a 15% mogę ci dać. Nie ma problemu. Postanowiłem kupić coś bardzo małego. Dobra, chciałem znaleźć winogrono, ale nie ma tu winogron. Jestem załamany. Nie wiem, czy znajdę coś lepszego niż on. Ostatnio znalazł tak tanią rzecz, że ciężko mi cokolwiek zrobić. Arturo kompletnie nie kumatuje. Drugi Amber Gold. Racja. Było coś takiego. No ta. Czyli w sumie ta. Dlatego to nie działa. Już próbowali. Sadgę. A ja znam coś, co jest praktycznie darmowe. Nie wiem, czego szuka tutaj kapek, ale wiem, że na 700 subów zmierzymy się we wybranym sklepie z komentarzy. Mam to. Jeden ziemniaczek. Mam cię, Arturo. Mam cię. Dobra, jestem uratowany. Spoko, Gabron, ale nie wiem kiedy. Udało się kupić rzeczy bez problemów i po raz prawdziwy. Będziemy grali w Stellar. 14 groszy. Pistacja. 11. Dawaj następne. Jedną pistację da się kupić? Uwaga, tego nie wykryje. We attempted to cook a massive pizza on the job site using a custom 4-foot. Wykryje ci waga jedną pistację w dupa? I just got paid, so let's cash stuff my wallet. For my rent, I will be adding $100, and this is enough money for 1 week. For my food, I will be adding in $30. Czy ona płaci $100 za wynajem? Tygodniowo? Up next, we have beauty. I need to get a vampire facial this week, so I will be adding in $150. Czy ona więcej wydaje na kosmetyki niż na za wynajem tygodniowo? To jest normalne? Co jest w dupę? For my transport, I will be traveling a lot this week, so I put $50 in. And this should get me to a full tank and hopefully I won't need to top up till next week. For my utility bills, my electric does go quite quickly. A nie, so jeszcze ma tu rachunki. No to ma 140 tygodniowo. For dining out, I have some birthdays to attend to this month, so I will be adding $100 and let's hope we have some spare change at the end of the month. Lastly, we have personal. I didn't need to get much this week, so I will only be adding in $10. Czyli dyszkę se odłożyła, ta? Dyszkę odłożyła. Mieszka ze starymi. Albo... No co ty gadasz? No wiary w ludzi potrzeba. Czasem się muszę pomalować na wampira, wydać na to $150. Gdybyś szła ulicą i by się do mnie uśmiechnęła, to bym się pewnie uśmiechnął. Ale jakby to był jakiś facet w średnim wieku, to bym pomyślał, że może zaraz podejdzie i będzie chciał, żebym dał mu 2 złote na piwo albo na bilet, bo oni zawsze na przykład na bilet potrzebują. A jak ja bym zapytała tak, panie... Ej, serio, widzu, gdybyś mnie zobaczył i mi się uśmiechnął, to byś myślał, że chcę od ciebie drobne. Skąd wiesz, że chcę? Ciekawostka. Przekonajmy się w praktyce, jak wielka jest Polska. Okazuje się bowiem, że z Zakopanego, naszej zimowej stolicy, do tej właściwej jest... I bym nie dał, ja bym ci dał, ale w mordę, w GTA.
jest całkiem daleko, a Zakopiańczykom bliżej jest za granicę. Dałbym ci na chleb? Mieszkańcy dziękuję. Zakopanego w linii prostej mają bliżej do stolicy. A chleb byś mi dał, ale ja się chlebem nie napiję, w sensie... Kurde, wyszły te, dobra. ...z trzech innych państw, to jest Budapesztu, Bratysławy oraz Wiednia, niż do własnej. Mało tego. Mniejszy dystans dzieli ich od chorwackiej plaży nad Adriatykiem w Rijece, niż choćby od tej w Kołobrzegu. Zasadem jest więc pytanie. Czy górale zakopiańscy w ogóle jeżdżą nad polski Bałtyk? Czy może muszelki na swoje czapki przywożą z nad Adriatyku? Ciekawostka, przekonajmy... Po prostu nie jeżdżą, bo muszą zarabiać za cokolwiek. Więc nie wyjeżdżając z Zakopanego. Pamiętacie tego operatora kamery, który wyprzedził biegnących olimpijczyków? Podobny pomysł padł przy Boś 1, z którym zmierzył się najszybszy dron świata. Deszczowy poranek i niemal 6-kilometrowy brytyjski tor Silverstone. To właśnie tutaj specjalnie zbudowany w tym celu dron miał podążać za nowym bolidem Formuły 1 RB20, za którego sterami siedział w dodatku sam Max Verstappen, czyli trzykrotny mistrz świata. Mimo ostrych zakrętów dron przez Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dalton dał na Goliborde 5 zł, a propos picia zebrania 5 zł i rzucania cegłami w bezdomnych, dawaj Lombard. Cienki, był. Całe okrążenie płynnie podążał za pędzącym bolidem. Ale oprócz tego, obie maszyny zmierzyły się także na prostym odcinku. Już na samym starcie mogliśmy jednak zauważyć, że nie będzie to uczciwy pojedynek. Bolid na mokrej nawierzchni nie miał szans nawet z prototypem drona, który w kilka sekund osiągnął ponad 300 km na godzinę. Co? I to on linię mety przekroczył jako pierwszy. Pamiętacie? Co w dupę? Są takie szybkie drony? Racja, Rokaszy, no. 300 km na godzinę leciał dron. Ja pierdzielę, co w dupę? How fast does the Tesla Model 3 need to drive to make it... Jak to możliwe, że coś tak małego jest tak szybkie? Przecież to jest normalne? To jest niemożliwe w dupę. Nie no, jak? Gdzie? Co? Jak? Bo jest lekki. No i co? Widziałeś kiedyś mrówkę, która zapieprza milion na godzinę, bo jest lekka? To jest jakiś stum. Nie wierzę w to. I to nie jest foliowa czapka. Mrówka nie ma silnika? Chłopie, mrówka może podnieść milion razy swoją wagę. To czemu nie może zapieprzać tyle? To jest jakiś stum. Tu jest stum. Co ja oglądam? Jak urozmaicić zdjęcie architektury? Zamiast wykonywać zdjęcie głównym obiektywem, oddal się i jednocześnie przyzumuj. Zobacz, jak w ten sposób pokazujesz warstwę miasta i szerszy kontekst. Możesz też zrobić w drugą stronę. Przybliżyć się i użyć ultraszerokokątnego obiektywu. Dodatkowo obróć smartfon do góry nogami i zbliż do ziemi, aby stworzyć mocny pierwszy plan. Nada to dynamiki i dramaturgii ujęciu. A, to reklama Samsunga, okej. Okay. 2 minute versus 2 hour versus 2 day garlic bread. For the 2 minute version, go white bread, butter, squeezable garlic, a little parsley, and finish with mozzarella. Now into the microwave for 2 minutes, then torch this up, now dig in. For the 2 hour garlic bread, pour in some garlic and a little olive oil, then finish with rosemary, and into the oven for 2 hours. Then go butter, parsley, parmesan, pepper, and olive oil. Proszę, 2 godziny robić jakieś danie, bo mnie... Ja pierdzielę, jak się czegoś nie da zrobić 10 minut do jedzenia, to się w dupę tego nie je, prosta piła. Prosta piła, prosta piła, prosta piła, prosta piła, prosta piła, prosta piła. Nie, no serio ci mówię, no prosta piła, no. With your garlic clove, now cut open a baguette, smother this all over, sprinkle some parmesan, and into the oven for 5 minutes. Now devour. For the 2 day version, make French bread with yeast, water, and sugar, mix, 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 then add flour, oil, and salt until you form a giant dough ball. Now tuck this into bed to rest overnight. Typowy stary. Chłop robi dwa dni pieprzony bagietko czosnkową, którą ja idę do Biedronki kupić w mniej niż 3 sekundy. Czy ty to rozumiesz? Chłop 2 dni pracy wykonał, żebym ja coś takiego kupił za 3 złote. Czy ty myślisz, że to się pyli komuś? In the Nie. morning add shallots and garlic, drizzle some oil, and into the oven to roast. Then we'll add miso, butter, chili flake, and salt and pepper. Finish with your roasted garlic and shallot. Now get your dough, roll it up, into the oven. Co ty pieprzysz, jak ja bym ci przez 2 godziny robił jakieś wykwintne dziany, to byś mnie... Nie? To byś się nie zastanawiał? A nie, no tak, tak, oczywiście, że tak jak ty mi robisz, to oczywiście się zgadzam. Ja mówię, że ja sam nie będę tego robił.
Oczywiście, że tak. Oven to bake for 30 minutes. Smother on your garlic spread, finish with mozzarella, and into the oven for one final bake. The 2-minute garlic bread is amazing. The 2-hour garlic bread is great. The 2-day garlic Rukaszu, bread is delicious. 2-day garlic bread wins. 2-minute... Pieprzenie. Controversial opinion. Kocham gotować tort, swój robiłem przez pół dnia. Ale jak lubisz, to co innego, ja to nienawidzę. Dla mnie to najlepiej tak, otwierasz piekarnik, wpieprzasz tam pizzę Donatello z Biedronki, zamykasz i się samo robi. Taiwan makes the best fried chicken. Nie, muszę skipować. Przydatne strony internetowe. Czy wiedzieliście, że po wpisaniu w wyszukiwarce Google tej frazy i po kliknięciu w pierwszy link, naszym oczom ukaże się mapa z najbardziej znanymi osobami z całego świata? Możemy nie tylko sprawdzić, kto znany pochodzi... Tam był Jezus. Znasz? Z Polski, ale i z całego świata. O, i na przykład mamy Warszawę, a w niej Maria Skłodowska-Curie. Spróbujcie sami. Przydatne strony... Nie. Dzięki, Borsuk Boris. Dziękuję bardzo. Co tam? Dobrze. Próbowałeś pizzę pepperoni czy nie? Nie, nie. Ja nie, raczej nie będę jej próbował. Mówiłem, wolę tą kurok. What's up, guys? Doktor Asperger, Hans Asperger. Zespół Aspergera jest nam dokładnie znany. I gdzie przebadano ten zespół i kto zadbał 23. o materiał? I tutaj trzeba powoli się zbierać nagrania. Doktor Hans Asperger. Wierzę w Mikołaja? Którego? Skąd czerpał materiał? Z obozu Mauthausen, jeżeli chodzi o cygańskie dzieci. Jezus, z Oświęcimia, co ty mówisz? I z Ravensbrück, SS-mani, o których lekarze, o których mowa w tej książce, jednym z nich jest właśnie nasz doktor Mengele, ten materiał mu dostarczali do Wiednia. Mówi się, że w przeciągu 5 lat doktor Asperger miał około 1000 dzieci, z których dobrze, 186 herbata zostało zamęczonych osobiście przez niego, doktor Asperger. Tak, Rukaszu. Planujesz grilla? Pokażę ci najlepsze i najgorsze kiełbasy. Planuję się zarabiszczać. Kiełbasy znanej marki, która ma tylko 80% mięsa i wzmacniacze smaku. Wybierz kiełbasę kruchą z kija. Mnie przekonuje ponad 90% mięsa i prosty kruch. A co jest te 10? Co to te 10? Krótki skład. Tamornińska z szynki to też słaby wybór. Lepiej kup śląską premium Pico, która ma lepszy skład i niższą zawartość tłuszczu oraz jest jedną z tańszych kiełbas. A zanim poznasz najgorszą opcję, zaobserwuj mnie, jeśli chcesz więcej takich filmów. Na koniec koszmar każdego dietetyka. Aż 39% to mięso oddzielane mechanicznie, skórki wieprzowe i do tego skład na kilka linijek. Kiełbasa biwakowa Baroni. Planuję... Dobrze brzmi. Kupię ją jutro i se skrócę życie. Z pieskiem. Dzięki FC Tomczyk za 2 lata. Najgorsza opcja to subskrypcja tego pseudo dietetyka. On jest chyba serio dietetykiem. Czemu pseudo? Give it to me like... Have you ever wondered why these people drill holes in their rooftops and stuff them with water bottles? Well, the reason behind this is actually pretty genius. These guys fill recycled water bottles with clean water and add a bit of liquid bleach to prevent bacteria and fungal growth in the water. After sealing the bottle tightly, they secure it in a drilled hole on the rooftop. When sunlight hits the top of the bottle, the light scatters due to refraction, effectively lighting up the room below. These solar bulbs are used in densely populated areas deprived of light and electricity like slums. Ja pierdzielę, czyli tak wygląda. Dało zanim prąd był. Boże. Popieprzyło tych ludzi. Zanim zamiast prąd wynaleźć, znaczy się nie wynaleźć, tylko używać, to oni wymyślili butelki, żeby sobie robić lampy. Kumasz? Zauważcie, w jakim roku. Afryka dzisiaj. Co ty piszesz? Miałaś takie coś? Serio? Jest nie. 2004, jak? W tym samym roku co World of Warcraft. Jak nic mnie bardziej nie doprowadza do szału, jak ludzie, którzy mówią, no, Metin 2 był dobry jak na swój rok. Nie był, kurwa, dobry jak na swój rok. Wyszedł w tym samym roku co WoW. Nie był. On był gównem już jak wyszedł. Zauważ, ale był za darmo. Więc był git. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę, kurwa, wzbogacić. This... Ale ma drobnych. O3 dał na dla owsiaka wiezie. Jak ten na uran. Reaktor pierdolnie, to będziemy mieli Czarnobyl nie na Ukrainie, tylko w Łodzi. Dziękuję bardzo.
No to może powstanie seria gier w końcu dobra z Polski. Rel? Zaraz napiszesz, wiem co napiszesz. Zgadzam się z tobą. Ostatni raz dał na Golibordę 5 złotych. Ostatni raz wysyłam donate na tym oszukańczym kanale. Idź oglądać Lombard 1 odcinek, bo stare mu się kasa na karcie kończy. Dzięki, ale był dzisiaj Lombard. Is an electronic piggy bank, and supposedly every time you insert money, it keeps up with how much you have. Well, today we're heading to Bank of America to test this. Czekaj, co? Skip. Isn't that amazing, guys? Wasn't that amazing, guys? That's nature. That's the enigma. That is us as well. We are an enigma like nature, guys. We're not born sinners, guys. We're born innocent. Nature is with us. Ligma. Co to? Ten chłopak podbija internet dzięki robieniu najbardziej realistycznych zdjęć zabawek na świecie. Ma na imię Anthony i zdiagnozowano u niego autyzm w wieku 7 lat i daje mu to wspaniały talent do fotografii miniaturowej. Potrafi skupić się na każdym najdrobniejszym szczególe swoich modeli samochodów, wykorzystując tło i scenerię, które sam tworzy, aby każde zdjęcie wyglądało jak rzeczywiste. Każdą scenę łapie pod odpowiednim kątem, aby uzyskiwać ten niewiarygodny afekt. Na dodatek robi to przy użyciu swojego telefonu. Jeśli podoba ci się jego twórczość, zostaw u niego obserwację. Nie. One second of eating seaweed. Dobra, napiję się. One day of eating seaweed. One month of eating. Słuchaj, czemu ty w dupę jesz glony? Po co on to je? Seaweed. One year of eating seaweed. Ale co ty piszesz? 10 years of eating seaweed. Wodorosty, no to to samo, po co on to je? Seaweed. One second of eating. Ja pierdzi, jakbyś folię jadł. Co to w dupę za... Po co w ogóle to jeść? Dobra, je to ktoś z was? Bo może, nie może, zakazuje mu. Czemu to je? Dobre to jest? Przecież chipsy lepiej zjeść. Podobna konsystencja, dobre. Smakuje morzem? Czyli jakbyś wodę z solą pił, to to samo, tak? Jak to jeść? A taniej? Czekaj. Pomaga pozbyć się plastiku z oceanu. On nie je plastiku. Na co umarł Stalin? Poza tym, że na szczęście Stalin zginął w iście rosyjskim stylu. Tuż po zakrapianej imprezie, która miała miejsce w ostatni dzień lutego 1953 roku. Po imprezowaniu dyktator wrócił do swojego prywatnego pokoju i następnego dnia w ogóle z niego nie wyszedł. Strażnicy nie wiedzieli co robić, ale finalnie zdecydowali się i sprawdzili. Znaleźli Stalina leżącego na ziemi w kałuży moczu. Jeszcze żył, ale nie trwało to długo. Jego partyjni pobratyńcy nie wiedzieli co robić, no bo w sumie dla nich była to dobić. Okazja. Lekarzy do Stalina wysłano dopiero 2 marca, jednak to już nic nie dało. 3 dni później tyran już nie żył. Czy został otruty? Raczej nie. Najprawdopodobniej był to po prostu wylew krwi do mózgu. To już historia, obserwuj. Ile miał lat? On mówił? Ile miał lat? Jak wykitował? Jakie jest hasło do Wi-Fi? Od 1 do 8. To znaczy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rozumie pani? A, rozumiem. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Co dla pani będzie? Przepraszam. Co się dzieje? Czemu ona mówi w slow-mo? In South Korea, the ingenious method of house construction is not only efficient and safe, but also creatively blends tradition with modernity. Workers begin by hoisting and erecting pillars onto the foundation. Main beams are then connected to these pillars using traditional joinery to form the core frame. Additional secondary beams are strategically installed for structural safety.
Each component is pre-designed to seamlessly fit into place. Once the framework is established, wall modules consisting of bamboo exteriors and insulation are hoisted and installed between the wooden pillars, allowing for quick and easy construction. For the roof, planks are placed over the frame and secured with bolts, followed by the placement of a layer of wooden strips. Specially designed... Czy bym w tym zamieszkał, a ile to chodzi? Black tiles are laid on top to quickly complete the roof. To reinforce the interior walls, a mixed clay is applied, while the exterior walls receive a similar treatment with clay placed between the bamboo pieces. The result is a stunning... Ty, ale to do takiego mieszkania, jak ktoś się chce włamać, to nie próbuje drzwi otworzyć, tylko przez ścianę wchodzi, nie? Dupa. Co tu się dzieje, ty? O co tu chodzi? Jak bogaty jest twórca Bitcoina? Satoshi Nakamoto to tajemnica. Na pewno ma więcej niż dwie dychy. Rel? Siłacz chłop bierze puszkę i rozkrusza ją palcem. To pomoże nam to powtórzyć. Juraczek wstrząsnął puszką. To co tutaj mamy? To gal, który idzie w interakcję z aluminium i będziemy mogli kruszyć te puszki. O kurde, jaki to jest. Co robisz? Zasnęło, zdrapujemy. Będzie prosto. Okay. Zobaczmy, czy rzeczywiście palcem teraz to będę mógł otworzyć. Prośba jest kierowana. Czerwony magiczny guziczek. Przeganiamy Bazylanda. Wreszcie coś, co działa. Siłacz chłop. Jak bogaty. W miejscowości Płaczewo doszło do makabrycznego odkrycia. W niedzielę 21 kwietnia w garażu znaleziono ciało 36-letniego mężczyzny. Zwłoki były ukryte w dole i zalane betonem. Śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa w Wejherowie. Podczas sekcji zwłok stwierdzono zmiany urazowe w postaci stłuczeń, powłok głowy i twarzy ze złamaniem kości nosa, kości pod... Czemu tu ten mamut? Za ty pisy. ...stawy i sklepienia czaszki. Bezpośrednio przy... To u ciebie? Ej, mi to o tobie? Śmierci mężczyzny był krwiak potwardówkowy współistniejący z obrzękiem mózgu. W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna miał umrzeć w nocy z 11 na 12 kwietnia. Uczestniczył w libacji alkoholowej, podczas której doszło do sprzeczki. Mężczyzna był kopany i bity pięściami po całym ciele. Następnie zwłoki 36-latka miały zostać przewiezione do Płaczewa. Tam w jednym z garaży ukryto je w wykopanym dole, następnie zalano betonem. W sumie Boże. Do tej sprawy zatrzymano 7 osób. 4 osoby już usłyszały zarzuty w sprawie zabójstwa 36-letniego mężczyzny. W miejscu... Jezus Maria, ty, ale jak oni do tego doszli? Oni najpierw się dowiedzieli od tych chłopów, czy najpierw ciało znaleźli? Ty, jakie to jest popieprzone. Dzięki, babcia. Jego mama go szukała? Babcia dał na Goliborde 5 A wiedziała, gdzie chodzi. Zaraz ta babcia, wnuczka Hitlera, będzie opowiadać o młodym człowieku, co wymordował 60 milionów kakaowców, bo dziadek nie obejrzał Lombardu. Po pierwsze, to każdy jest równy. Po drugie, jaka wnuczka? To nie jest jego wnuczka. Pracownicy Gazety Wyborczej, pracownicy Agory różnego szczebla ciągle podają mi piłkę na pustą bramkę i każą strzelać. Cześć, my to chyba oglądaliśmy. Chodź ze mną, pokażę ci, które lody w Biedronce mają najmniej kalorii. Najpierw sorbety, które robi się na bazie owoców, soku lub przecieru owocowego, wody i cukru. Często mają więcej cukru niż lody mleczne, ale są mniej kaloryczne, głównie ze względu na brak dodatku tłuszczu, mleka i śmietanki. Teraz lody mleczne, no ale to nie lody, powstają na bazie mleka, dlatego są źródłem Suma. Nasyconych kwasów tłuszczowych. Mają dużo więcej kalorii niż sorbety. Kaloryczność lodów mlecznych bywa nawet dwukrotnie wyższa. Chodź ze mną, Cześć, co to, czy, co ty... 80% o tym nie wie, za dużo też nie będę wiedział. This is why US Ranger carry coal in their pockets. On the battlefield, soldiers use coal to heal intoxications caused by poisonous plants, to brush teeth in a long-term emergency, or to remove chemicals from water and to make fire with the sun. In a survival situation, you need a multifunctional material. And this is why... Czekaj, co to w dupę, to jest prawdziwe? Udało się Ferdynandowi Porsche dotrzeć.
I finally did it. I moved it. Więc zastanawia cię fakt, jak w takiej bransoletce może znajdować się zdjęcie w środku. Z tyłu znajduje się mały otwór z mikroskopijnie wydrukowanym zdjęciem. Dzięki specjalnemu kamieniowi projekcyjnemu możemy je zobaczyć od środka. Jest nawet możliwość projekcji na ścianie dzięki latarce w telefonie. Możesz je również zobaczyć poprzez aparat. Link w opisie profilu. Co będę grał? Czekaj, bo nie słuchałem, co on gada. O czym on gadał? W Japonii jest KFC, gdzie przez półtorej godziny jesz ile chcesz. Do wyboru są makarony, zupy, frytki, pankejki, warzywa, oczywiście kawałki kurczaka, stripsy, nuggetsy, coś zdrowego, ale za bardzo nie kojarzę, napoje, desery, lody. Cena 65 zł za 80 minut jedzenia. Ty, dobra. Poszedłbym na to. Poszedłbyś na to? Ja tak. Miejsce to znajduje się w Grand Berry Park, około godziny jazdy pociągiem od centrum Tokio. Ale to jest generalnie w Japonii. Jest tutaj super, bo jest to centrum outletowe, więc można tutaj zrobić naprawdę dobre, tanie zakupy, jakieś ubrania, przecenione walizki i w sumie wszystko tutaj jest, ale restauracja KFC sama w sobie ile z biletem taka wyjdzie? Średnia. Bo choć jedzenie jest spoko, to nie było ani skrzydełek z kurczaka, ani żadnej kanapki, czyli longera, grande Texasa, czy nawet nie było wrapa. Japońskie. To co było w dupę? Nic? Ziemniaki, ryż czy makaron? Co? Nic. Wygląda jak wielki insekt. Czym jest to dziwne urządzenie? To kaptur ucieczkowy, a taki widok... Polski Ant-Man w dupę. Co się dzieje? Te kotlety zachwycą twoich gości. Koniecznie zapisz przepis na później i ciesz się smakiem razem ze mną, bo są banalnie proste w przygotowaniu, a wyjątkowe w smaku. Zaczynamy. Do miski włóż 300 gramów ugotowanej kaszy jęczmiennej. Następnie dodaj 100 gramów pomidorów suszonych, 5 ugotowanych różyczek brokułu, 4 łyżki szczypiorku, a także jedno małe jajko lub żółtko. Sól, pieprz do smaku, całość dokładnie wymieszaj. Następnie zagniataj dłonią, formuj małe kotleciki. Czyli to są takie te, co w Pokemonach zawsze jedli. Bez mięsa, no ta, to taki kotlet gruby miniczmi. Ale to jest to, co w Pokemonach zawsze jedli. Że szli sobie, szli i nagle wyciągają te ryżowe ciastka i to jedzą. To samo, to jest dosłownie to. Gotowe kotleciki obtaczaj w jajku. Tylko one były takie białe i taki czarny miały ten. Wiesz, w Pokemonach widziałeś? Półce tartej. Z podanych proporcji wyjdzie ci 8 kotlecików. Dobra. Hey babe, what are you going for dinner? Kotlety, których nazwy lepiej nie mówić, ale trzeba podajmy je zrobić. O kotletach. Ziemniaki obieramy i kroimy na kawałki. Wrzucamy je do garnka z zimną posoloną wodą i gotujemy do miękkości. Czarne? Cebulę siekamy, takie wrzucamy ten. Na rozgrzane masło i smażymy, aż się zarumieni. Ziemniaki przeciskamy przez praskę. Po co ja to oglądam? Nigdy tego w dupę nie zrobię. Remember there was like one point when I... Jakie są dobre źródła białka? Mozzarella light. Ma tyle samo białka co taka zwykła mozzarella, dużo mniej tłuszczu i dzięki temu dużo mniej kalorii. Taka zwykła mozzarella ma 18 gramów tłuszczu, a ta ma tylko 8. Która godzina? Będziesz coś grał dziś? Co jest w tytule? No chyba żartujesz. Nie. Tupę. Idę siku. Zagramy w coś może. Niech będzie. Mozzarella i serek wiejski. I dobry jest serek wiejski. Jezus. Idę siku. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.